Kaprowski. Zajmuję się pomaganiem młodzieży, młodej młodzieży i tym najmłodszym szkrabom oczywiście. Dlaczego warto być wolontariuszem? Bo warto pomagać, warto zobaczyć ten uśmiech dzieci na twarzy. To jest taka odskocznia od życia codziennego. Siła tego teledysku. Dlaczego liczycie na to, że on zachęci i do wolontariatu, i do tego, żeby oddawać 1% podatku? I dlaczego zachęci do pomagania? Myślę, że ten teledysk, ta akcja Sami, to jest bardzo dobra reklamówka dla wolontariatu. Młodzi ludzie, widząc takie coś, pomyślą, że oni też mogą pomóc, też mogą uszczęśliwić jakieś osoby. Moim zdaniem tak, wciąga to. Karina. Dominika. Fajnie widzieć uśmiech na twarzach ludzi. I nam za to nie biorąc. Po prostu chyba miło jest pomóc i później być z tego dumnym. Jak wam się podobała premiera teledysku, w którym, jak się domyślam, grałyście? Tak, moim zdaniem bardzo fajnie. Wszystkich było widać po trochu. Fajnie się w ogóle bawiliśmy. To teledysku było najfajniej, bo takie zgranie, wszyscy krzyczeli ciągle jeszcze, jeszcze. Było bardzo cudownie. Magdalena Burduk, Darłowskie Centrum Wolontariatu. Na początku miał być to tylko teledysk, ale już jest i strona internetowa i po prostu mamy nadzieję, że uda nam się pozyskiwać dalej środki, które będzie można podpinać pod jeden duży projekt, który będzie miał po prostu kilka różnych puzli, które stworzą cały obraz działań wolontariuszy Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Czy zgłaszają się do was takie osoby, które zobaczyły, że ojej, jest nas tak dużo w Darłowie, więc może warto do tej dużej grupy dołączyć? Myślę, że tak, bo ja zaczynałam w 2008 roku, wtedy zostałam poproszona o napisanie strategii promocji, czyli co robić, żeby ściągać do siebie wolontariuszy i wtedy była naprawdę niewielka liczba osób. No dzisiaj udało mi się pokazać, że jest nas dużo, dużo więcej i każdy chce się z nami bawić i chyba głównie dlatego, że wymyślamy różnego rodzaju akcje, w których sami się bawimy, także to jest chyba taka wspólna korzyść, że my się bawiąc dajemy też innym i pozyskujemy też środki na to, żeby dalej się bawić. Daniel Laskowski z Ustki. Jesteś uczniem szkoły morskiej, a jednocześnie wolontariuszem. Tak jest, ponieważ to jest możliwość zobaczenia czegoś uśmiechu, a zarazem to nie jest jakiś wielki wysiłek, to jest bezwysiłkowa wręcz przyjemność dla mnie, móc pomagać. Jak ci się podobał teledysk? Teledysk naprawdę wspaniale, nie sądziłem, że wyjdzie aż tak dobrze. Sam moment kręcenia też, dzień spędzony naprawdę na zabawie. Teraz zrozumiałem, że wolontariat to jest również też zabawa z innymi, a efekty widać i też przynosi to radość. Tych osób powinno być zdecydowanie więcej i to powinno iść w tysiącach, a nie w setkach. I myślę, że po tej akcji dzisiejszej z wolontariuszami i z projektem Sami będzie ich zdecydowanie więcej. Dorota Kurieta, prezes Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Niech po prostu każdy w Polsce bierze przykład z Darłowa, tam gdzie od najmłodszego, czyli od 4-latka do 84-latka, wszyscy razem umieją się złapać za ręce i wszyscy razem umieją wspólnie działać. Czyli jeżeli działania w Darłowie podejmujemy wolontarystyczne, to nie jest tak, że to pewna grupa osób w akcji uczestniczy, tylko wówczas są po prostu wszyscy razem. Po prostu często mówimy tylko, róbcie to, na co macie ochotę i to, co sprawia wam radość i czujecie, że to jest to. Kładąc się spać, macie w głowie, że zrobiłem dzisiaj coś dobrego, że ta iskierka radości, dobroci właśnie wniosła coś też w moje życie i myślę, że to właśnie wystarcza, że wstaję rano, wiem, że mogę coś zrobić dobrego. Nie jesteś sam, po prostu. Ty możesz pomóc innym żyć.